Każda gmina otrzymuje środki z podatku CIT w wysokości uzależnionej od odsetka zatrudnionych w danej firmie mieszkańców tej gminy. Po tym jak jedna ze złotowskich firm złożyła korektę swojego zeznania, okazało się, że nie wszyscy jej pracownicy są ze Złotowa, więc miasto otrzymało za dużo środków z tego tytułu. Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy upomniał się zatem o 1 700 000 złotych. Po wpłacie pierwszej raty w wysokości 300 tysięcy złotych miasto odwoływało się od tej decyzji. Sprawę ułatwiła wydana przez ministra Szczurka interpretacja. Na skutek decyzji pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, zamiast zapłacić, czyli dokonać zwrotu kwoty podatku od osób prawnych w wysokości ponad 1 700 000 złotych, dostaliśmy w tej chwili w dwóch ratach jakby zapłacony wcześniej, potrącony ten podatek w wysokości ponad 1 060 000 złotych. Jeszcze nie wiadomo, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Nie są one obwarowane żadnymi wytycznymi na ten temat. Jest potrzeb wiele i nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. Mamy budżet w tej chwili zaplanowany i przewidziane na wszystkie zadania środki, bez pochopnych decyzji. Choć w porównaniu z 51-milionowym budżetem Złotowa dodatkowy milion może wydawać się kwotą niewielką, to jednak środki w tej wysokości mogą pozwolić na przeprowadzenie średniej wielkości inwestycji.